1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Już około godziny 8 rano nad Kielcami przeleciały pierwsze bombowce wroga. Zbombardowane zostały koszary na Bukówce, lotnisko w Masłowie, dworzec kolejowy oraz wodociągi na Białogonie. Miasto zostało pozbawione wody, prądu oraz łączności telefonicznej. Wskutek zmasowanego ataku lotnictwa oraz sił lądowych obrońcy Kielc musieli ustąpić, opuszczając miasto 5 września 1939 roku. Część żołnierzy wycofała się w Góry Świętokrzyskie, tworząc niewielkie oddziały leśne. Pierwszym, który przeszedł do historii oddziałem partyzanckim, oddziałem tej konspiracji powrześniowej, był oddział wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. Niemcy nazywali go Szalonym Majorem. Oddział wywodził się ze 110. Rezerwowego Pułku Ułanów, sformowanego na terenie Białostoczyzny. Jednak działania zbrojne doprowadziły do tego, że tam nie podjął walk, został przegrupowany w kierunku Warszawy. W momencie, gdy Warszawa upadła, oddział przeszedł dalej w kierunku Kielecczyzny. Hubal zdecydował, że nie złoży munduru. Zorganizował swoją konnicę, swoich kilkunastu ułanów, którzy zostali z nim w Górach Świętokrzyskich. Tam znalazł miejsce, które okazało się, że jest najlepszym terenem do walk o charakterze partyzanckim. Zorganizował okręg bojowy Kielce, strukturę terenową. Oddział majora Hubala w swoim najlepszym okresie liczył prawie 300 żołnierzy. W pierwszym okresie działania podejmował liczne akcje partyzanckie, licząc na rychłe nadejście spodziewanej ofensywy aliantów. Niestety ofensywa nie nadeszła, a działania na tyłach wojsk okupacyjnych sprawiły, że siły żandarmerii niemieckiej i wojska zdecydowały się zniszczyć to wyjątkowo niebezpieczne ogniwo polskiego oporu. 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem oddział Hubala, który już był osaczony, który już walczył, skakiwał, został po raz kolejny zaatakowany przez Niemców. Tutaj w trakcie próby wydostania się z okrążenia Hubal oraz jeszcze jeden z żołnierzy zginął. Jego ciało Niemcy znaleźli, sfotografowali i wywieźli w nieznanym kierunku. Do dzisiaj nie odnaleziono miejsca pochówku tego legendarnego dowódcy. Pozostała po nim właśnie legenda, pozostał po nim szaniec w Anielinie i ta historia żołnierza, który nie złożył broni, który walczył do samego końca, czekając na wolną Polskę. Ale Hubal to symbol. Oprócz tego symbolu, na terenie całej okupowanej Polski istniały dziesiątki innych oddziałów konspiracji powrześniowej. Żołnierze przechodzili do działań dywersyjnych, tworząc małe grupy napadające na niewielkie oddziały sił niemieckich. Ich głównym zadaniem było niszczenie linii komunikacyjnych i sianie zamętu na tyłach wroga. Panie komendancie, w naszym kierunku jedzie niemiecki patrol. W tej chwili są około 2 kilometrów od obozu. Wychodzimy na drogę robić zasadzkę. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku ruch konspiracyjny, ruch oddziałów partyzanckich powoli zaniknął na terenach polskich. Odbudował się dopiero tak naprawdę w 1943 roku wraz z utworzeniem kierownictwa dywersji. I gdyby nie oficerowie, którzy budowali te oddziały partyzanckie i ich zaangażowanie, nie byłoby takiego rozmachu, nie byłoby oddziałów, które miały tak liczny w akcję szlak bojowy. Jednym z ciekawych dowódców partyzanckich, o którym warto wspomnieć, był podporucznik, późniejszy pułkownik Marian Sołtysiak-Barabasz. W 1943 stworzył na terenie obwodu kieleckiego oddział partyzancki, oddział dywersyjny. Przyjęli nazwę Wybranieccy jako ci najlepsi, odwołując się do legendy, do historii oręża polskiego z walk w XVII-XVIII wieku. Wybranieccy początkowo funkcjonowali po północnej stronie Gór Świętokrzyskich w Dolinie Wilkowskiej, a od czerwca 1943 roku stacjonowali w rejonie Cisowa i Daleszyc. W 1944 roku partyzanci Barabasza jako pierwsza kompania wybraniecka zostali wcieleni do 1. Batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Żołnierze Mariana Sołtysiaka mieli już za sobą roczny szlak bojowy. Z tego powodu w trakcie akcji Burza kierowani byli do najważniejszych działań. W sierpniu 1944 roku uczestniczyli m.in. w bitwie pod Antoniowem, w której zdziesiątkowali siły niemieckie.
Barabasz pod koniec 1944 roku został awansowany na dowódcę 1 batalionu i po rozwiązaniu Armii Krajowej początkowo Marian Sołtysiak zdecydował się na emigrację. Uciekł za granicę, powrócił. Tutaj podjął służbę przez krótki czas w Ludowym Wojsku Polskim. Był również dowódcą batalionu, jednak jego działalność w szeregach Armii Krajowej została przez informację wojskową wychwycona. Został zwolniony z wojska i po 1956 roku zaangażował się w działalność kombatancką. Niewątpliwie najsłynniejszym partyzantem pochodzącym z Kielecczyzny był Jan Piwnik Ponury, urodzony we wsi Janowice, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. To legendarny dowódca zgrupowań partyzanckich AK Ponury, działających na Wykusie w Górach Świętokrzyskich. Był jednym z pierwszych cichociemnych, który w 1941 roku został zrzucony z Wielkiej Brytanii do Polski jako wsparcie dla Armii Krajowej. Na terenie Gór Świętokrzyskich w 1943 roku Ponury utworzył duże zgrupowanie partyzanckie Kedywu. Pod jego rozkazami służyło około 300-350 żołnierzy jednocześnie. Ponury na terenie Gór Świętokrzyskich zintensyfikował działalność zbrojną do tego stopnia, że Niemcy bali się opuszczać miasta, w których były garnizony niemieckie, w pojedynkę. Tworzono konwoje, które przemieszczały się z miejscowości do miejscowości w obawie przed działaniami partyzanckimi. Zintensyfikowanie działań zbrojnych to zasługa Jana Piwnika, który uznał, że działalność KDW to nie tylko pojedyncze akcje na transporty kolejowe, lecz stałe działania przeciwko niemieckiemu okupantowi, regularne walki z oddziałami niemieckimi, które stacjonowały w poszczególnych miejscowościach, likwidacja konfidentów, likwidacja agentury niemieckiej na terenie Gór Świętokrzyskich. Jego zaktywizowanie działań zbrojnych doprowadziło do konfliktu z Komendą Okręgu. Oficerowie Komendy Okręgu myśleli nad tym, aby jeszcze utrzymać oddziały partyzanckie w Cuglach, aby przygotowywać się do Powstania Powszechnego. 2 stycznia 1944 roku Komenda Główna Armii Krajowej zwolniła Jana Piwnika Ponurego ze stanowiska dowódcy zgrupowań partyzanckich AK, przenosząc go na Nowogródczyznę. Na terenie Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej Ponury został dowódcą 7 Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Tam, w ramach przygotowań do operacji Ostra Brama oraz przygotowań do powszechnego powstania, jego batalion brał udział w likwidacji niemieckich strażnic granicznych. Podczas ataku na jedną z takich strażnic, Sztic, punkt pod Jewłaszami, Ponury zdecydował się na atak w pierwszej linii i jeden z Niemców przyczajony postrzelił Ponurego, postrzelił jeszcze kilku żołnierzy, którzy razem atakowali z nim. Ponury zginął na miejscu. Został pochowany kilka dni później w miejscowości Wawiórka. W pogrzebie Jana Piwnika brało udział wiele tysięcy mieszkańców ziemi nowogródzkiej, całe dowództwo Okręgu Nowogródzkiego. Legenda głosi, że został wówczas awansowany pośmiertnie na majora. Nie udało się nigdy odnaleźć żadnego dokumentu, które by poświadczały ten awans, ale druga legenda mówi za to, że Ponury umierając powiedział: pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Tak przynajmniej Cezary Chlebowski przedstawił to w swojej książce. Według dokumentów z 1944 roku Jan Piwnik miał powiedzieć: powiedzcie mojej żonie i rodzicom, że ich kochałem, pozdrówcie ode mnie moją kochaną Warszawę i Góry Świętokrzyskie. 20 stycznia 1944 roku funkcję dowódcy zgrupowań partyzanckich AK Ponury przejął porucznik Eugeniusz Gedymin Kaszyński-Nurt. Z pochodzenia Litwin, sercem Polak, urodzony w Łodzi, żołnierz 49. Huculskiego Pułku Piechoty, później uczestnik wojny obronnej,
emigrował razem z żołnierzami przez Węgry do Francji. Tam walczył w kampanii francuskiej. Wreszcie żołnierz 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. W Wielkiej Brytanii Eugeniusz Kaszyński został instruktorem spadochronowym. On szkolił Ponurego, szkolił robota swojego towarzysza broni, wyszkolił wielu innych skoczków spadochronowych. Po około 100 skokach, które sam wykonał, zdecydował, że chce wreszcie skoczyć do kraju. Skoczył do kraju w nocy z 1 na 2 października 1942 roku i od razu został przydzielony do struktur Związku Odwetu na terenie Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Tutaj już od późnej jesieni 1942 roku organizował zawiązki oddziałów dywersyjnych w rejonie Michniowa, Skarżycka, Końskich. Jego jedną z największych akcji, jeszcze zanim powstały oddziały KEDYW-u, była akcja na Baranowskiej Górze 26 lutego 1943 roku, gdy zatrzymywano na głównej szosie łączącej Kraków z Warszawą niemieckie kolumny samochodów czy pojedyncze samochody. Wyciągano Niemców do lasu. Ostatecznie zdobyto kilkanaście sztuk broni, zdobyto pieniądze przewożone dla zakładów niemieckich. Działalność Eugeniusza Kaszyńskiego, późniejszego dowódcy zgrupowań partyzanckich AK Ponury, przyczyniła się wiosną 1944 roku do przekształcenia zgrupowania w oddział partyzancki 2. Pułku Piechoty Legionów AK. Po wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku Eugeniusz Kaszyński wraz z 2. Pułkiem ruszył na pomoc walczącej stolicy. Następnie, po odwołaniu marszu na pomoc Warszawie, Eugeniusz Kaszyński wziął udział w akcji Zemsta, działając na terenie od Przysuchy w kierunku na Końskie i Kielce. Później 2. Pułk swój szlak bojowy wiódł w kierunku Jędrzejowa i Włoszczowy, kończąc swoje walki na słynnej bitwie pod Olesznem i Chotowem. 29 i 30 października 1944 roku oddział wielkości batalionu, czyli około 300 żołnierzy, stawił czoła 10-krotnie większym wojskom niemieckim, które miały zlikwidować ostatnie zgrupowania partyzanckie na tyłach frontu. Nurt ze swoich walk wychodził praktycznie zawsze obronną ręką. Pomimo tego, że po rozwiązaniu Armii Krajowej, po jego awansie na majora, przez krótką chwilę tylko działał w konspiracji niepodległościowej, zdecydował się na emigrację, zdecydował się opuścić Polskę i 8 sierpnia 1945 roku dostał zgodę na opuszczenie kraju. Zmarł na emigracji w 1976 roku, prosząc swoich towarzyszy broni, że chciałby spocząć na miejscu swojego partyzanckiego obozu na Wykusie. Stało się to faktycznie dopiero w 1994 roku. Został ekshumowany i sprowadzony na Wykus, do stóp kapliczki Matki Bożej Bolesnej i tam prochy Nurta spoczęły na zawsze.